Ten Jarek kombinuje, już wam opowiadam. To na razie zamykamy, przestawiamy i to jest komplet. To jest komplet do dzisiejszego nagrania, czyli pióro wieczne od Xiaomi. I tak, słuchajcie, ta wymowa moja jest celowa. Zobaczcie film, gdzie CEO firmy wypowiada właśnie, jak mówić, jak wypowiadać właśnie tą nazwę. On to nawiązuje do sformułowania Xiaomi Your Money, że jest to skrót, śmiejąc się oczywiście. Dobra, pióro wieczne. Przychodzi w takim oto futerale. Mamy pióro, mamy miejsce na krótkie naboje oraz nabój do nabijania. Tutaj jest nabite tuszem Parkera, z tego co pamiętam. Samo to opakowanie nie jest jakiejś najwyższej klasy, bo zobaczcie, może uda mi się pokazać. Jest to piano black tak zwany, tak? Czyli w wysokim połysku, ale niestety, jak to wszystkie piano blacki, po prostu wygląda to ładnie i wszystko super, jak jest nowe. A kiedy się porysuje, to już jest średnio ładne. Ale kit z opakowaniem, najważniejsze pióro. I teraz pierwsze wrażenie, kiedy wziąłem to pióro do ręki, to jest jego waga. Czuć, że jest to kawał sprzętu. Naprawdę. Żeby nie być gołosłownym, zwędziłem wagę kuchenną. Zobaczcie to. To jest pióro akurat Litki, firma Lamy. Bardzo porządne pióro. Waga 17 gramów. Waga Xiaomi 34 gramy. Jest różnica? Jest różnica. I to naprawdę doskonale czuć w ręce, że jest to naprawdę coś wysokiej klasy. Zapięcie, czy zamknięcie tutaj, ta. Słyszycie również, jak to mocno trzaska, więc to zamknięcie jest bardzo porządne. W środku srebrne, tutaj ten czubek, no i oczywiście stalówka. To jest nadal czarne, ale jest jeszcze wersja biała, jeśli ktoś by chciał, też w wysokim połysku. I tutaj ten nabój, który wspominałem, czyli nabój do ponownego naładowania, do nabijania. Jest tutaj tłoczek, kiedy poruszamy, kręcimy tym elementem, tłoczek się przesuwa. A jaka stalówka? Jaka stalówka, Jarek? No właśnie. Stalówka, czyli kolejna rzecz, jedna z najważniejszych. Tutaj jest to sygnowane jako Germany i jest to stalówka EF, czyli extra fine, bardzo cienka. Jak pisze? Oj, słuchajcie, jeśli ktoś lubi odgłos pisania piórem, to naprawdę zakocha się w tym piórze wiecznym, bo to jest rewelacja. Piotrek wypisał już tutaj kilka długości tego naboju, więc on mógłby się bardziej wypowiedzieć. Nie ma go przy nas w tym momencie, ale nie zgłaszał absolutnie żadnych uwag. Naprawdę nawet bardzo szybkie pisanie nie powoduje jakichś przerw w dostawie tuszu, więc o, tutaj mi już może gdzieś obróciłem za bardzo, ale naprawdę kiedy ruszamy tym piórem bardzo, bardzo szybko, podawanie tuszu jest błyskawiczne. Nie mam praktycznie żadnych uwag do tego pióra. Kawał roboty. Świetnie, że Xiaomi naprawdę nie spuszcza z tonu i te produkty, które markują, no przynajmniej tego nie produkują, Xiaomi tylko markuje produkty, które gdzieś tam wyszukuje na całym świecie. Jest to również bardzo, bardzo wysokiej klasy, w bardzo przystępnej cenie. Myślę, że kilkukrotnie droższe pióro Litki. No, to wygląda jak plastikowa zabawka przy tym piórze. Tyle na dzisiaj ode mnie. Kciuk w górę. Jak zawsze dla Xiaomi, bo robi genialną robotę, selekcjonując właśnie za nas, po co mamy my kupować przeróżne rzeczy i trafiać na jakiś badziew, jak oni, kiedy wiemy, że kupując od Xiaomi mamy coś naprawdę bardzo wysokiej klasy.
Tyle na dzisiaj. Link tradycyjnie w opisie. Na razie.